Witajcie na kanale Po Prostu Kuchnia. Dzisiejszy przepis: ogórki małosolne. Zapraszam do oglądania oraz subskrybowania mojego kanału. Potrzebujemy ogórki, wodę, czosnek, sól do przetworów bądź zwykłą, pieprz w ziarnkach, chrzan, koper bądź koperek, tak jak w moim przypadku, oraz liście chrzanu. Dokładna lista składników wraz z proporcjami za chwilę się ukaże. Znajdziecie ją również w opisie filmu. Na początek należy ugotować wodę. Potrzebujemy około 3-4 litrów przegotowanej wody. Na litr wody dodajemy 1 łyżkę soli. Ja mam sól do przetworów i mam tutaj 3 litry wody, a więc potrzebuję tej soli 3 łyżki. I teraz rozpuszczamy sól i odstawiam garnek, aby woda trochę ostygła. Potrzebujemy ciepłą, przegotowaną wodę, ale nie gorącą. Ja moje ogórki będę kisieć w kamionkowym takim garnku. Można również włożyć ogórki do słoika. Na początek wkładam ogórki na dno. Ogórki już mam na spodzie poukładane. Dosypuję pieprz czarny. Wkładam 3 kawałki chrzanu. Trochę czosnku. Trochę kopru. Można dodać koper z baldachimami, ale ze zwykłego też da się zrobić. I przykrywam to wszystko liśćmi chrzanu. I układam kolejną warstwę. Ogórki oczywiście należy umyć i można je pomoczyć, aby były później jędrne przez około 2 godziny w zimnej wodzie. I robię kolejną taką warstwę. Dodaję chrzan, czosnek, koper oraz liście chrzanu razem z tą łodygą. Liściem chrzanu przykrywam ogórki. I układam kolejną warstwę. I tak przygotowane ogórki na chwilę odstawiam i czekam, aż woda będzie odpowiedniej temperatury, abym mogła je zalać. Gdy woda nam ostygła, jest ona ciepła, nie gorąca, zalewamy nasze ogórki. Musimy pilnować, aby ogórki były w wodzie. Są przykryte liśćmi. Ja dodatkowo kładę talerzyk, dociskam i kładę kamień, który jest zawsze używany tylko i wyłącznie do ogórków, żeby trzymał talerzyk, aby talerzyk był poniżej poziomu wody. I przykrywam to wszystko tetrową pieluchą. Można przykryć gazą czy jakąś ściereczką. Naciągam gumkę recepturkę, aby pielucha mi nie zeszła. I tak przygotowane ogórki odstawiam na blat kuchenny i czekam 48 godzin, aż będą gotowe i smaczne. Po 48 godzinach ogórki powinny już być dobre. Sprawdźmy. Ściągam sobie moją pieluchę i wyciągam kamień oraz talerzyk. Teraz musimy trochę odsłonić liście
i wyciągamy ogórki. Bardzo ładnie pachną i myślę, że są smaczne. Jeśli chcemy, aby ogórki już nam nie kisły, żeby zostały mało solne, wyciągamy je, przekładamy je na przykład do pojemnika plastikowego, zakrywamy i wstawiamy do lodówki, kilka dni wytrzymają. Możemy je również zostawić w tej wodzie, tylko że wtedy będą one dalej kisłe. Już za 2-3 dni nie będą to ogórki małosolne, a kiszone. Jeśli podobał Ci się ten przepis, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał i nie zapomnij o dzwoneczku, aby nie przegapić kolejnych przepisów. Dziękuję!